Kubo, spotykamy się dzisiaj na wydarzeniu, gdzie są przyznawane skrzydła ekologii osobom, które zasłużyły sobie dzięki właśnie takim czynnościom i aspektom, które wdrażały w swoje życie. I chciałam zapytać, czy ty też masz jakieś czynności, które wdrażasz w życie, dzięki którym dbasz o ekologię? Jakieś takie małe, codzienne, które coś jednak wnoszą dla dbania o to nasze środowisko? Co, ja nawet byłem, dobry wieczór, ja byłem nawet w szacownej kapitule, która starała się te osoby wytypować w jak najbardziej odpowiedni sposób. Właśnie rozmawiałem przed chwilą z mamą Weroniki Rosati, z panią Teretą, że pamiętam, jak byłem jakiś czas temu w LA i tam te wszystkie nurty ekologiczne, prozdrowotne są kompletną oczywistością. I mało tego, takie nawet zastanowienie budzi to, że można postępować inaczej. Oczywiście mam świadomość, że nie takie całe Stany są, że jak pojedziemy gdzieś dalej, z dala od tych dużych metropolii, to ta świadomość jest odpowiednio mniejsza. Natomiast wiesz, ja nic więcej nie mogę zaoferować mojej córce czy przyszłym pokoleniom niż moja odpowiedzialność w tym temacie ekologicznym. Głęboko wierzę w to, że te nasze właśnie małe działania są w stanie coś zmienić, bo oczywiście nie użycie raz czy drugiej słomki świata nie zmieni, ale jeżeli będzie nas, tych osób, dla których jest to ważne, coraz więcej, jeżeli tych osób, które będą chciały ten świat zmieniać po swojemu, czy ten świat swój, to ten cały nasz duży również się zmieni. Tak więc no tutaj nie ma nic do stracenia, to jest tylko moment, kiedy trzeba te postawy wprowadzać w życie. Oczywiście nie można tutaj pomijać aspektów tych szerszych, tych ważniejszych, czy tych większych, bo to się tyczy czy samych polityków, czy tematu odpowiedzialności takiej nas jako kraju. Natomiast my też ten świat możemy zmieniać, czy segregując śmieci, czy oszczędzając wodę, energię. Na przykład paneli fotowoltaicznych jest najlepszym z nich, że po prostu możemy ten świat pomalutku sobie po swojemu polepszać. Mhm. Jeśli chodzi o kapitułę, w której się znalazłeś, przyznawanie tych nagród, co braliście pod uwagę, aby właśnie nagrodzić i wyłonić tych laureatów, którzy dostaną nagrody finalnie? Wiesz, no są takie osoby jak Beata Pawlikowska, które po prostu są same w sobie naturalnością. Dla mnie dzisiaj wysłuchanie jej na scenie tych 5 czy 10 minut i taka głęboka wiara w to, że rzeczywiście jesteśmy dla tej ziemi i ta ziemia bez nas sobie poradzi i jesteśmy tutaj tylko chwilowymi gośćmi. Częścią tego ekosystemu tak naprawdę tylko. Ta historia, którą powiedziała o Hawajach jest niesamowita. Z drugiej strony są osoby, które te bardziej proekologiczne postawy szerzą na swoich mediach społecznościowych. Dzisiaj mamy świadomość, że wielu z nas dysponuje bardzo dużymi zasięgami i oczywiście możemy je spożytkować na to, żeby zrobić sobie fajne selfie i zdobyć trochę lajków, no ale może przy okazji należałoby zrobić coś bardziej wyjątkowego. Można jak Daria Ładocha na przykład gotować eco-friendly. Nie wiem, co to znaczy i się dopiero tego uczę, ale mówię, każdy z nas ma własne poczucie odpowiedzialności i w zgodzie z tym powinien podążać. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.